Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Kąty zewnętrzne trójkąta. Co to takiego? Definicja kąta zewnętrznego jest następująca. Kątem zewnętrznym trójkąta nazywamy kąt przyległy do kąta wewnętrznego. Czyli na przykład, jak mamy kąt wewnętrzny alfa, to kątem zewnętrznym będzie alfa prim. On jest przyległy. Czyli zauważmy, że alfa plus alfa prim muszę dać 180 stopni. No bo suma dwóch kątów przyległych daje 180 stopni. Analogicznie, kątem zewnętrznym gamma prim nazywamy kąt przyległy do kąta gamma. Czyli tutaj mamy kąt gamma, tutaj mamy gamma prim, czyli z tą kreseczką. I znowu tak samo musi być. Gamma plus gamma prim daje nam 180 stopni, ponieważ te dwa kąty tworzą jedną prostą, to jak widać. I analogicznie z kątem beta. Kątem zewnętrznym do kąta beta jest kąt beta prim, tutaj oznaczony. I tak samo beta plus beta prim muszą dać razem 180 stopni. Ponadto zachodzą następujące zależności. Na przykład gamma prim musi się równać alfa plus beta. Do tego alfa prim musi się równać beta plus gamma. I do tego beta prim musi się równać alfa plus gamma. Alfa plus gamma. Z czego to wynika? Zobaczmy, że na przykład kąt nasz gamma prim, my kąt gamma prim możemy zapisać, że to jest 180 minus gamma. A zobaczmy, że 180 minus gamma to jest innymi suma dwóch kątów alfa i beta, bo alfa i beta bez gammy właśnie tworzą 180 stopni bez gammy, czyli to jest nasze alfa plus beta. Na przykład, jakbyśmy wzięli beta prim. Zauważmy, że beta prim to będzie w zasadzie to będzie tak, 180 bez bety. To jest 180 stopni, bo cała prosta to jest 180 stopni, ale bez bety, czyli minus beta. No ale 180 stopni minus beta to jest w zasadzie suma kąta gamma i kąta alfa, ponieważ w trójkącie suma kątu wynosi 180 stopni. Czyli to jest nasze właśnie gamma plus alfa. No i analogicznie będzie z alfa prim. Alfa prim to jest innymi słowy 180 stopni minus alfa. No ale my wiemy, że 180 stopni minus alfa w trójkącie, no to w trójkącie wszystkie kąty sumują się do 180 stopni. Czyli po prostu to będzie gamma plus beta. I to są właśnie nasze kąty zewnętrzne i zachodzą na nich takie właśnie zależności. Mam nadzieję, że lekcja była pomocna. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejne.